Donald Trump chce rozszerzyć arsenał nuklearny Stanów Zjednoczonych. Prezydent chce, aby był on największy na świecie. Trump zaznaczył, że byłoby cudownie, gdyby żaden kraj nie miał broni nuklearnej. Dodał jednak, że jeśli inne kraje mają taką broń, to Stany Zjednoczone będą w tym przodowały. Zawarty w 2010 roku między Rosją a Stanami Zjednoczonymi traktat Nowy Start zobowiązuje obie strony do redukcji broni strategicznej. W rozmowie z Reuterem Trump nazwał Nowy Start umową jednostronną. Eksperci zbadają zapisy urządzeń z limuzyny Beaty Szydło. Uzyskane w ten sposób dane mają być jednym z najważniejszych dowodów dla śledczych badających wypadek w Oświęcimiu. Śledczy będą w ten sposób chcieli uzyskać informacje o prędkości na poszczególnych odcinkach trasy, o odległości dzielącej limuzynę Beaty Szydło od pierwszego samochodu w kolumnie BOR oraz od tego, który tę grupę pojazdów zamykał. Ważna też będzie ostateczna odpowiedź na pytanie, czy korzystano z sygnałów dźwiękowych i świetlnych. Nie ma natomiast pewności, czy rejestratory zainstalowane w samochodzie Premier utrwaliły obraz. Jak pisze Rzeczpospolita, zapisy urządzeń z limuzyny Premier ma zbadać jeden z najlepszych ekspertów w kraju. W Sejmie odbyło się pierwsze czytanie poselskiego projektu noweli Prawa ochrony środowiska i Prawa o ruchu drogowym. Propozycje zgłosili posłowie Nowoczesnej. Projekt ma pozwolić dużym miastom na wprowadzenie stref ograniczonego ruchu pojazdów w centrach. Zanieczyszczenia pochodzące z transportu są bowiem po emisji z pieców i kotłowni domowych drugim źródłem zanieczyszczeń w skali kraju. Dlatego też posłowie chcieliby wyznaczyć specjalne strefy, w których ruch samochodowy miałby być ograniczony lub nawet wstrzymany. Odrzucenia projektu chcą posłowie PiS i Kukiz15. Uważają, że ma on błędy i jest niedopracowany. Sejm będzie dalej pracował nad zmianami dotyczącymi ograniczenia ruchu pojazdów w centrach miast. Piłkarze Legii Warszawa w rewanżowym meczu 1/16 finału Ligi Europejskiej przegrali na wyjeździe z Ajaxem Amsterdam 0-1 i odpadli z rozgrywek. Od początku spotkania gospodarze starali się dominować na boisku i zepchnąć mistrzów Polski do obrony. Wraz z upływem czasu przewaga Ajaxu była coraz bardziej wyraźna. Holenderska drużyna objęła prowadzenie niespełna 4 minuty po przerwie. Davy Klassen wbiegł w pole karne, wyłożył piłkę Younesowi. Po jego uderzeniu z kilkunastu metrów Arkadiusz Malarz zdołał odbić piłkę, ale wobec dobitki z bliskiej odległości bramkarz Legii był bezradny. Przed tygodniem w Warszawie padł bezbramkowy remis. Jakość powietrza nad Polską wciąż utrzymuje się na zadowalającym poziomie. Nad większością kraju jest ona dobra lub nawet bardzo dobra. Najwięcej szkodliwych pyłów znajduje się w Katowicach, Poznaniu, Opolu i Zakopanem.